Simply Market, proszę Państwa, proszę nie lekceważyć Simply Marketu. Jest bardzo dobry sklep. Bardzo dobrze. To nie są takie wielkie pieniądze, ale ja tylko myślałem, że można coś zbudować. A chciałam jeszcze spytać o aplikacje, które ułatwiają wykorzystanie. Czy to jest tak, że w Polsce korzystamy głównie... Tutaj tak, żeby to nie było pod... Czy też już polski rynek wytworzył swoje własne polskie pomysły, polskie strony, właśnie polskie systemy ułatwiające ekonomię współpracy? Czy jednak korzystamy z tych własnych dochodów, dlatego że... W niektórych obszarach są potrzebne tak duże inwestycje. Przecież Uber to jest 8 miliardów inwestycji ze strony venture capital. To są ogromne pieniądze po to, żeby rozbudować sieć, szczególnie budować ten tak zwany efekt sieciowy, czyli reklamować inaczej usługę i budować tą sieciowość. W Polsce nie mamy takiego kapitału, żeby ktoś coś takiego mógł rozpocząć. Część usług na przykład bardzo dużo. Oczywiście są. Ja prowadzę firmę TankTask. To jest przedsięwzięcie autonomii współpracy. Jest platforma do zbiórki pieniędzy. Bizfund, która pozwala na equity, crowdsourcing, czyli na zdobywanie funduszy na udziału w rynku poprzez właśnie platformę online. Jest Polak Potrafi, czyli zbieranie funduszy na jakieś przedsięwzięcia. Tych platform naprawdę jest dużo, natomiast one bardziej się koncentrują na rynku polskim. Bo na przykład teraz jesteśmy w trakcie rozmów z inwestorami. Bardzo trudno jest znaleźć inwestorów, którzy by chcieli z Polski wyjść na rynki zagraniczne. To jest może po prostu rynek polski jest wystarczający. To jest właśnie nasz problem, bo na przykład na Litwie, czy w Czechach, czy na Słowacji nie myśli się głównie o rynku wewnętrznym, tylko od razu myśli się o rozwiązaniach międzynarodowych. Z racji swojego wieku, dlaczego czyżby nasi milenialsi bali się wychodzenia na zewnątrz? Nie, to zawsze było tak, że tu jest sobie, ponieważ już na tych 30 par lat władzy biznesu, to małe kraje od razu rzeczywiście szyją to na zewnątrz, bo wiedzą, że po kilku latach trzeba wyjść. A takie kraje jak nasze, to zanim ja to w Polsce dobrze ugruntuję i zarobię swoje pieniądze, to mija 10-20 lat i nie ma takiego myślenia na początku. Te mniejsze kraje to Danie. Pamiętam, 15 lat temu tuskie przedsiębiorstwo było 500 w Polsce, a polskich Danii nie wiem, czy po prostu małe kraje mają większy taki przymus. No tak, bo my jesteśmy jednym z największych krajów w regionie jednak. Dobrze, to jak będzie wyglądała przyszłość? Jeżeli mówimy o przyszłości, to trzeba patrzeć na kilka elementów. Po pierwsze, technologie, które będą wspierały, hamowały ekonomię współpracy. I wśród takich najważniejszych technologii, które będą wspierały ekonomię współpracy, jest sztuczna inteligencja i sposób komunikacji człowieka ze sztuczną inteligencją, czyli tak zwane interfejsy konwersacyjne. Interfejs konwersacyjny to tak naprawdę rozmawianie z komputerem w naturalny sposób. Czyli wsiadam do samochodu i mówię do domu, proszę, i on mi wieje. Dokładnie, do salonu. Kiedyś mieliśmy komputery z systemem DOS, gdzie tylko tak zwani naprawdę jacyś najwięksi zapalenci potrafili pisać jakiś kodem i się komunikować z tym komputerem. Później wymyślono system okienkowy, tak? Czyli to się nazywa taki graficzny interfejs użytkownika, gdzie mogę sobie kliknąć myszką i poruszam się w miarę łatwo po komputerze. Później ekrany dotykowe spowodowały, że wiele osób starszych i dzieci dwuletnie zaczęły korzystać z komputerów. Natomiast interfejsy konwersacyjne spowodują, że ta technologia stanie się bardzo demokratyczna. I teraz, jeżeli mam przyczosów, które nie mówię, ostatnio trzeba będzie jednak przejść na dotyk. Tutaj będziemy musieli poczekać na jakieś możliwości interfejsu bezpośredniego z mózgiem. To jeszcze mówimy o chatbotach, jeszcze coś teraz bardzo dobrze rozwijają, czyli można też pisać po prostu i sobie na czacie rozmawiać, zresztą inteligentami, to też jest. A my tu się bardzo strzeliliśmy, bo poprzednia audycja Godzina Filozofów dokładnie była o takich botach, chatbotach, które były, które miały naśladować osoby już zmarłe. Żeby poradzić sobie z tęsknotą, to ktoś stworzył takie chatboty właśnie do rozmowy. Więc niesamowicie nie umawialiśmy się oczywiście na audycję na żywo, ale tutaj zaczynamy rozmawiać o tym samym. Czyli wchodzimy w taką wyższą technologię, która ułatwia nam sztuczna inteligencja nam przede wszystkim pomoże w tym, że mamy tak dużo opcji w tym momencie dostępnych.
że my mamy tak zwany paradoks wyboru, bo nie wiemy, co mamy wybrać. Który z tych przepięknych mieszkań, po jakiej cenie, jak daleko od różnych miejsc mamy wybrać? I teraz, jeżeli my możemy mieć sztuczną inteligencję, którą nauczymy, jakie są nasze wartości, tak? Że ja lubię taki styl, a nie inny, że ja sobie tak cenię czas, na przykład dojazdu do centrum, a nie inaczej. Ona nam skróci, skróci tą listę do jakiegoś naprawdę czegoś, co jest łatwe do wyboru. Bo proszę zwrócić uwagę, że wybór to jest czas, to jest nasz koszt, a my tego czasu mamy w dzisiejszych czasach coraz mniej. Ale to jest, zaoszczędzamy czas kosztem wolności wyboru. Tak naprawdę, jeżeli zrobimy, że sztuczna inteligencja decydowała za nas w dużej mierze. Ale koniec dnia osiołkowie żółwiedzeno w jednym oporu, w którym ściano i on zdychał z głodu. I kiedyś to było w sposób naturalny, a dzisiaj na poziomie sztucznej inteligencji. O tych grupach, które ja powiedziałem o tym, jak wystarczyłam się lekka i piórko, kłopoty z wypróżnianiem pokazują uprzedzcze wróci. Bywało, że nawet przez parę dni nie słucham wypełnienia. Czułam, jak bym ważyła w tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm czego nie przechwycają. W końcu sięgnęłam po suplement diety Optilax. Optilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnienie. Optilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Optilax to oczywiście lekko. Społeczeństwo kosztu krańcowego, zerowego kosztu krańcowego. Zieloślin mówi o tym, że coraz więcej rzeczy jest za darmo i coraz więcej rzeczy będzie wymieniane bezpośrednio przez ludzi. Jest też... Czyli wracamy do Becia. Dokładnie. Na naszą korzyść. Proszę Państwa, moimi gośćmi byli pan Dariusz Kołowski, futurysta, założyciel sieci sensownego biznesu, współautor raportu Ekonomia Współpracy w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Starzyński, prezes Instytutu Badawczego ABR Selsko i Platformy Crowdsourcingowej Take Task, współautor raportu Ekonomia Współpracy w Polsce. Dziękuję. Pan Grzegorz Turniak, założyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, prezes Akademii Rekomendacji. Dziękuję bardzo. Audycję dzisiaj wydawała Małgorzata Wołczyńska, realizował Karol Kowalewicz. Bardzo Wam dziękuję za wspólną godzinę. Ja nazywam się Marzena Mazur i zapraszam na kolejną audycję Strefy Szefa. Oczywiście już za tydzień. Do usłyszenia. Strefa. Mamy okres grypy i przeziębienia. Szefa. Z dr Klaudią całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz archiwum na stronie tok.fm.pl / audycje. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na wokaler. Wyrób medyczny, wokaler. Niezawodny na grypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach. Poznajcie emocje. Miejsce emocje jest problemem z komunikacją. Wirtualność przynosi duże korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Policja potrafi tworzyć aplikację. Jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukamy firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wejść na zewnętrzne rynki. Enterprise Europe Networks kontaktowała mnie z austriacką partnerem. Chcesz dowiedzieć się więcej o odwiedzeniu Enterprise Europe Networks, którą stoi na naszą lokalną biurę. Dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Witopel dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. A do tego są suche i stresujące. Zastosuj regeneracyjny serum do włosów, który utrzymuje i wzmacnia włosy. Dzięki połączeniu oleju rycynowego z wyciągiem z nasionka miód, a ekstrakt kiełków soi i pszenicy nawilża je i chroni. Nieźle. Wreszcie mam nawilżone, gładkie, świejące włosy. A do tego są wzmocnione i nie wypadają. Lubię to. Regeneruj. Pełna regeneracja. Trzeba wierzyć, że dziecko jest przeziębione na gorączkę. Lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipoma. Lipoma to naturalny lek na przeziębienie. Gorączkę już od pierwszego roku życia. Lipoma 97 mg 5 ml. Słuchaj, na polskich stanach porządkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwość jasno będzie produktu cukrzycy. Auto promocja. Polskie Radio 24. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły? I czego mogą nas nauczyć? Najbardziej awanturnicza i obliczalna powieść tej jesieni. Książka już do nabycia w salonach Empik. Autopromocja. Polecam wydawnictwo Musa. Jest 15. Polskie Radio 24.
24. Informacje dnia. Ma to być miejsce szczególnego kultu i pamięci. W Krakowie koncentrowano sanktuarium Jana Pawła II. Państwo powinno zachęcać do oszczędzania, uważają eksperci. Na taki ruch zdecydowało się wiele krajów. Targi nowych technologii w Dubaju. Wśród wystawców są przedstawiciele polskich firm. Piotr Opoliński. Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie konsekrowane. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele episkopatu, premier Beata Szydło i delegacja władz Polski. Świątynię konsekrował metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Oddajemy dziś tę świątynię Bogu. Ale pragniemy, aby jako sanktuarium stała się ona miejscem szczególnej pamięci o Janie Pawle II. Chcemy utrwalić pamięć o jego wyjątkowej osobie, która nadal przemawia. Inspiruje, stanowi punkt odniesienia dla wielu ludzi na całym świecie. Uroczystość konsekracji świątyni zbiegła się z 38. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Standardowy program gospodarczy rządu, tzw. plan Morawieckiego, zakłada m.in. wykorzystanie oszczędności Polaków na cele inwestycyjne. Dlatego eksperci wskazują, że państwo powinno zachęcać do oszczędzania. Na takie korzystne dla gospodarki rozwiązanie zdecydowało się wiele krajów. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz wskazuje, że skłonność Polaków do odkładania pieniędzy można przynajmniej częściowo zwiększyć, tworząc odpowiednie zachęty. Przypomina, że są kraje jak Niemcy czy Francja, które oszczędzający dostają premię od państwa. Władze Kuszta doszły do wniosku kilkadziesiąt lat temu, że dla rozwoju potrzebny jest zasób wydatnych oszczędności. Z koniecznością promowania oszczędzania zgadza się główny ekonomista Banku Pocztowego. Monika Kutek podkreśla też, że ważne jest nie tylko to, czy oszczędzamy, ale też jak oszczędzamy. Bo jeżeli gospodarstwo domowe odkłada oszczędności do przetworzenia w skarpetę, to one oczywiście nie przynoszą żadnych efektów. Dlatego właśnie inwestowanie tych oszczędności, to jest właśnie zawarte w programach, które powoduje, że gospodarka się rozwija. Ekonomista wskazuje, że skłonność Polaków do oszczędzania wzrosła po kryzysie finansowym, co tak mówiła. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Ponad pół miliona osób rocznie pozostaje nielegalnie w Stanach Zjednoczonych po wygaśnięciu ważności wizy. Szczegółowe dane na ten temat opublikował amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podanie tak szczegółowych informacji możliwe jest dopiero teraz po zaktualizowaniu systemów informatycznych. Rząd Stanów Zjednoczonych dane dotyczące nielegalnej imigracji zaktualizował dopiero po 20 latach, informuje stacja Fox News. W ciągu ostatniego roku w USA po wygaśnięciu wizy pozostało dokładnie 527 tysięcy osób, które przekroczyły granicę drogą lądową lub morską. Jest różnych na siłę dat, mimo dokładnych informacji o wielu Kiew. Jest to 340 tysięcy osób próbowało nielegalnie dostać się do USA z drogą Meksyku, zostały aresztowane. W ciągu 12 miesięcy do USA przyjeżdża szereg turystycznych, czyli zjednoczonych 45 milionów ludzi. 1% postanawia tutaj pozostać i żyć bez udokumentowanego statusu. Stanach Zjednoczonych nielegalnie mieszka obecnie 11 milionów 400 tysięcy imigrantów. Temat ten należy do najważniejszych trwających kampanii prezydenckiej. Co ciekawe, w ostatnich latach Ameryka opuszcza więcej Meksykanów niż przyjeżdża. Spowodowane to jest praktyk zatrudnienia dla nich wykwalifikowanych pracowników. W Dubaju rozpoczęły się największe na Bliskim Wschodzie targi firm poszukujących nowych technologii. Biorą w nich udział również przedstawiciele polskich startupów. Organizowane od ponad 35 lat w Dubaju Tydzień Nowych Technologii to okazja do spotkań biznesowych ponad 4000 firm z całego świata. Od tych zajmujących się sztuczną inteligencją, wydrukami 3D, robotami, po firmy specjalizujące się w marketingu cyfrowym. Targi to nie tylko okazja do prezentacji firm, ale także wykłady, laboratoria i spotkania studentów. Wśród 4000 wystawców są również polskie firmy Exposta, AB działające w takich dziedzinach jak główna medycyna, zdrowie, edukacja, rzeczywistość wirtualna i gry. Polskę reprezentują też działające od lat na rynku duże firmy zajmujące się organizacją medycyny czy wdrażaniem systemów informatycznych. Organizatorzy targów DITEK spodziewają się 100 tysięcy odwiedzających ze 150 krajów. Wśród tegorocznych nowości wymienia się
zdania winni pierwszą poza Japonią prezentację balonikami, czyli specjalnej kamery będącej skierowanej do Dona i balonów. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Podlasiu do 12 na Dolnym Śląsku, niemal w całym kraju pochmurna, przyjaśnienia na Pomorzu, Warmii i Mazurach i wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie oraz na wybrzeżu miejscami dość silny i porywiste. Stopni i południowo. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Wielofunkcyjny opiekasz marki Silvercrest, dzięki któremu przygotujesz soczyste grillowane mięso belgijskiego wczoraj z kurczaka. Tylko teraz opiekasz za 89,90. A do tego ciśnieniomierz nadgarstkowy Margarita z Lipomedisana i za 34,99. Tak, tylko 34,99. A do przekręcania śrub precyzyjnie określoną siłą lub dynamotryczny za 79,90. Przedstawiam współprowadzącą pani Renata Duda, niebieska dnia. Dzień dobry. Specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Reprezentuje pani ośrodek terapeutyczny Radość w bycie. I pani Beata Kurowska, terapeutka. Dzień dobry. Z fundacji Eduk. A ta fundacja prowadzi ośrodek profilaktyki i socjoterapii dla dzieci i młodzieży Pępek w Warszawie. Może zacznijmy od tego, czym się zajmuje Rada Życia pani Agnieszka Czepczyńska. Radość bycia. Zajmujemy się terapią indywidualną, prowadzeniem różnego rodzaju warsztatów rozwojowych. Realizujemy też projekty na rzecz kobiet, które przeszły przez doświadczenie przemocy w rodzinie. A ośrodek profilaktyki socjoterapii zajmuje się dziećmi i młodzieżą, jest rodzina, której jest problem alkoholowy. Głównie nasza pomoc jest Mówi, bo ludzie potrzebowali. Głównie zajmuje się pracą Zastrzegają naszą bohaterkę, żeby się z nimi nie wiązała, bo on zawsze swoje
że wykorzystuje i potem rzuca. Ona oczywiście nic tego zupełnie inaczej jest, nie tylko innym zakurzonym, ale takie poczucie, że to niesamowite, tak popularny w szkole chłopak zainteresował się właśnie nią, a przecież ona jest brzydka, głupia. Na dokładnie jest jeszcze z rozbitej rodziny. Mama proboszczem na obszarze prawie 4,5 tysiąca kilometrów kwadratowych argentyńskiej Pampy. Wśród jego parafian byli rozbójnicy i ludzie wyjęci spod prawa. Było tam kościoł, szkół, poczty, ani kolei. Wszystko to zbudował proboszcz poruszający się na koniu lub mule. 3 lata temu Franciszek beatyfikował go, a dziś ogłosił święto. Papież przypomniał, że święci to głębnie wchodzą w tajemnice modlitwy. Chrześcijanie zaś podkreślił, modlą się nie, aby wygrać wojnę, ale żeby wygrać pokój. Powoduje, dla wstawiennictwa nowych świętych, zakończył papież, Bóg da nam być mężczyznami, bo nie zwycięży Boże miłosierdzie. Marek Lenner, Polskie Radio, Parę już rozpoczęła się manifestacja w obronie rodziny. Dzieci nie mają ani wzorca tego 5000 skarbonych napisał, nie dobrego związku. Akcja ma na celu uświadomienie nam, ile jedzenia wyrzucamy do śmietnika. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Przypomniał ksiądz Rakowski. W Polsce my żyjemy w przedziemi dobrobycia, dlatego tego jedzenia bardzo dużo ląduje w świetniku. I chcemy zwrócić na to uwagę, żeby tylko kupować tyle jedzenia, ile nam potrzeba, zjadać do końca i nie marnować tych ton jedzenia, które moglibyśmy dać tym, którym brakuje tego pożywienia. 40% żywności na całym świecie ląduje w śmietniku. Chcemy temu zapobiegać, dodaje ksiądz. Każdy, kto otrzyma skarbonkę, będzie do niej rzucać złotówkę w określonej sytuacji. Za każdym razem, kiedy przeterminuje mu się jedzenie, zmarnuje się jedzenie, nie zje do końca, wrzuca złotówkę kary, mandat do tej skarbonki. Akcja to trwa do 25 grudnia i 25 grudnia te wszystkie pieniądze, które zbierzemy w tych skarbonkach, chciałbym, żebyśmy z tych pieniędzy zrobili coś dobrego, na przykład dla sąsiadów albo dla bezdomnych, którzy z reguły gdzieś tam wokół nas są. Można też płacić pieniądze na rzecz Caritasu, która w Poznaniu codziennie daje obiad dla 1500 biednych i bezdomnych. Ukraińscy funkcjonariusze służb granicznych udaremnili przemyt papierosów za pomocą dronu. Pomysłowo ukraiński przemytnik parał się nielegalnym procederem na granicy z Węgrami. O szczegółach Kijowa Paweł Buszka. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze ukraińskiej służby granicznej oddziału Tysa z miasta Czop. W pobliżu granicy z Węgrami zlokalizowali dron, a w jego pobliżu przemytnika, który zdalnie sterował maszyną. Przestępca próbował zbiec, ale został zatrzymany. Najprawdopodobniej po drugiej stronie granicy na powietrzny transport kontrabandy oczekiwał wspólnik Ukraińca. Pogranicznicy zarekwirowali też kilkadziesiąt kartonów papierosów ukraińskiej produkcji, które przemytnik przerzucał na Węgry za pomocą bezzałogowej maszyny latającej. Służący do przemytu dron to ośmioramienny oktokopter. Papierosy były przyklejone do maszyny. W tym roku ukraińskie służby graniczne udaremniły 13 prób przemytu papierosów za pomocą maszyn latających. Oprócz bezzałogowych dronów przemytnicy wykorzystują też motolotnie i lekkie samoloty. O. Z Kijowa Paweł Buszko, same samoloty radio. Z papierosami latają. Kwadrans po godzinie 15. Co się dzieje? Radio 24. 14.11. Przenosimy teraz do Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczniczka łódzkiej policji Anna Kącka jest z nami. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło w Łodzi
Tak teraz wygląda sytuacja. Ile złodziei jest? Widzisz, ile jest złodziei? I oni specjalnie zwracają na kogoś uwagę, żeby o nich nie mówić też. Breżniewa szuka Hugon, wychodzi z tej galerii, tu robi zadymę, bo ten mu się przy okazji nie podoba, ten mu się nie podoba. Zapowiedzianego przez wszystkich widzewa, które było zorganizowane pod urzędem miasta. Tak politycznie się dało zapisać w galerii, oni nie ciekawią sobie politycznie. Do końca ulicy Abramowskiego 300-osobowa grupa. O, jest Bar Studio Warszawa, 18:30. Taki gulitański brytki akcent, to dziwa cały szerokości jezdni, wyprzedzały bułgaryzmę. Blokowało właściwie całkowicie ruch pieszy i kołowy. Z tej grupy policjanci zatrzymali 20 dwóch najbardziej agresywnych stołów. Nie wiem, ja zobaczę, bo to czas leci, to więc można stąd, 18:30. Do 5000 zł. Wiem też, że w tej grupie są na pewno nieletni, więc w zależności tutaj od wieku tak samo to rozliczane. Do tych 22 mamy jeszcze dwóch pseudokibiców zatrzymanych przez nieruszenie funkcjonariuszy 30-dniowym karnym za przestępstwo zagrożone karą do roku pozbawienia wolności, ponieważ akcja nie dotyczy tylko i wyłącznie samej Łodzi, a właściwie województwa, bo też liczne grupy przyjeżdżały tutaj sympatyków klubu. Spoza terenu naszego województwa, więc te działania mamy rozszerzone i mam informację również o jednej osobie zatrzymanej na terenie powiatu kuczkowskiego, a jednym z kibiców, przy którym ujawniliśmy narkotyki, więc jest także osoba, która będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Czy te zamieszki jeszcze mogą eskalować, czy już Państwo na tyle opanowaliście sytuację, że mówić o zakończeniu? Na ten moment mówimy o opanowanej sytuacji. Tak jak już wspomniałam, mecz odpoczął się, kibice UKS-u oglądają go w dużej grupie na stadionie. Kibicom Widzewa jest to umożliwione w związku z transmisją na żywo w telewizji. Po 17 mecz zakończy się, bo niewiele będzie zależało od wyniku. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, spodziewać możemy się tutaj różnych wariantów. Wszystkie przewidywaliśmy, rozpatrywaliśmy pod kątem naszej reakcji, dużo sił i środków również spoza terenu województwa łódzkiego, jeżeli chodzi o zabezpieczenie policyjne. I koncentrujemy się na tym przede wszystkim, żeby zapobiegać oddziały konferencyjne, aby nie dopuszczać do ale nie ma w jakim miejscu, liberator żeby nie było konieczności później reakcji. To więc tak, mataczenie. Rządzą obserwować w Łodzi, Joanna Kątka, łączny inspektor rzecznik łódzkiej policji. Bardzo dziękuję za relację. 18:15. Polskie Radio 24. Ludzie gospodarki. Elżbieta Szczerbak, zapraszam, a ze mną w studiu gość, pan Michał Kowalski, witam serdecznie. Wiceprezes zarządu, współpracuje firmy Solutions, która pomaga pomarzyć sztukę, wino, zegarki czy monorazmia. Wszyscy jesteśmy fotografami. Autor wielu też projektów, o których zaraz dokładnie powiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy jednak od początku. Jak narodziła się u pana pasja do inwestowania? Czy od zawsze widział pan siebie w świecie finansów? Czy może to dopiero później się pojawiło? Bo wiem, że zarówno pan, jak i pan Maciej Kosowski, z którym zakładaliście firmę, macie wykształcenie właśnie ekonomiczne, finansowe. A żebym wiedziała, że tam będzie lipnie, to też mi się tam nie chce jechać, wiesz. W 2007 roku. No ale zanim do tego doszło, to ale tam zawsze fajnie jest. Tam nawet jak jest na foyer, wystawiony stół, bardzo fajnie. Z jednej strony ekonomicznej, ale nie tylko, bo uczyłem także AWF poznański. Czyli tak zupełnie skrajne. Tak, no lubię różne przygody. Tak, różne wyzwania. Bo tam robią fuaje i tam w samym tym teatrze. No i tam zawsze jest fajnie. W kierunku ekonomii też skręciłem. Zaczęło się to w ten sposób, Grodzka była i ona mówi, że ona tak nie za bardzo chce się dać fotografować, bo ona się tego boi. Coś by trzeba było robić takiego innego, jakieś nowe wyzwanie, coś ciekawego. No i znalazłem. Poszedłem, no i tam jeden przedmiot był prowadzony, wartość pieniądza w czasie. Wykładowca napisał tam na tablicy wzór na przyszłą wartość pieniądza. Czyli ma się teraz tyle, a w przyszłości po danych stopach procentowych będzie się miało tyle. To było takie objawienie. Jak to tak można? W ten sposób da się to wyliczyć, da się to przewidzieć? No i to mnie wciągnęło. I tak potem kolejne stopnie, studia. Na Wyższej Szkole Bankowej, studia podyplomowe, inwestycje kapitałowe. Wszystko się tak razem poskładało, że... A z Maciejem Kosowskim poznaliście się... Zaczęliśmy właśnie też od tworzenia produktów strukturyzowanych i tak potem stwierdziliśmy, że można to robić szybciej, sprawniej, ciekawiej.
Rosja. Putin odrzucił oskarżenia, iż to Moskwa stoi za hakerskimi atakami w Stanach Zjednoczonych. Nazwał te sugestie przedwyborczą retoryką Białego Domu. Zapewniał też, że Rosja nie szuka konfrontacji ze Stanami i nie chce wpływać na wybory w tym kraju. Nie ekstra, lecz i niemarny wideoblog quasi kulinarny, a w nim świeca z Maxi Rzodkwi, mega pożywny kawał ciasta i kieliszek kurwaziera. To niektóre ortograficzne pułapki, z jakimi zmagali się dzisiaj w Katowicach uczestnicy ogólnopolskiego dyktanda, organizowaną od blisko 30 lat. Narodową klasówkę napisało ponad 900 osób. Zwycięzca, którego nazwisko poznamy wkrótce, otrzyma 30 tysięcy złotych i tytuł mistrza polskiej ortografii. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. W TOK FM. Weekend Radia TOK FM. Wracamy do naszej rozmowy, czyli o przemocy w takich związkach bardzo młodych osób, nastolatków. Co się dzieje w takich związkach? Dzieje się dużo, ale między innymi dzieje się to, co się wydarza w związkach dorosłych, to znaczy wydarza się również przemoc. Skali zjawiska w Polsce nie znamy, bo nie istnieją takie badania, natomiast badania ze Stanów mówią, że to dotyczy porównywalnej populacji jak przemoc w rodzinie. Przemoc może mieć charakter przemocy psychicznej, przemocy seksualnej, przemocy fizycznej. I w gruncie rzeczy, żeby zobaczyć, czym to jest, trzeba by wejść w głębiej i zobaczyć, jakie to są konkretnie zachowania. Jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, to jest to taki, bym powiedziała, taki rodzaj relacji, w której jedna strona daje sobie prawo do uprzedmiotowienia, przejęcia kontroli nad drugą stroną. W naszej kulturze tą stroną jakby dominującą zwykle bywają chłopcy, choć oczywiście, że przemoc może się dziać w dwie strony i również chłopiec może stać się ofiarą dziewczyny. Natomiast te formy przemocy ze strony chłopców i dziewczyn trochę się różnią. Przemoc psychiczna to na przykład nieustanna kontrola. Może być gadane dzisiaj. Za pomocą nowoczesnych technologii, do których nasze dzieci mają totalny dostęp. Tak? To jest na przykład wysyłanie 50 SMS-ów w ciągu godziny, gdzie jesteś, z kim rozmawiasz. To jest wymuszanie takiej stałej gotowości do kontaktu. Tak? Że spanie, tak? Ta osoba doświadczająca przemocy śpi z telefonem pod poduszką, ponieważ wie, że jeżeli nie odpowie w ciągu 5 minut, to na przykład spotka się z gniewem, złością. To jest... No i może też z odrzuceniem. A może też z odrzuceniem. Z takim jeszcze niepewnym swojej tożsamości, okresie życia to strasznie bolesne, że ktoś mówi tak, nie odpowiedziałaś mi, to ja już zrywam nasz kontakt. Zrywam, tak, to znaczy, że mnie nie kochasz. To jest monopolizowanie czasu ofiary. Masz być dla mnie, masz być ze mną. Nie spotykaj się z koleżankami, one są durne. Po co się tyle uczysz i po co się te wszystkie zajęcia? Spędzajmy czas razem, nasza miłość jest najważniejsza. To jest izolowanie od rodziny i od przyjaciół. Oni są przeciwko nam. Po co ci oni? To jest też, z drugiej strony, sprawianie, żeby dziewczyna czuła się niepewna w różnych momentach swojego życia, czyli takie trochę dyskredytowanie w różnych momentach, ośmieszanie, obwinianie o wszystko. Obniżanie poczucia wartości. Kontrolowanie, upokarzanie, czasami upokarzanie w miejscach publicznych, za co potem sprawca przeprasza i jakby w tych jakby... Przemoc ma w związkach młodych ludzi tak samo, bym powiedziała, charakter cycliczny, tak? Że ona się wydarza, wydarza się to trudne doświadczenie, a potem wydarzają się przeprosiny i miłość, i bliskość. To jest też jeszcze z form przemocy psychicznej. Jest też skracanie dystansu w związku. Tak? To jest takie natychmiastowe
zakochiwanie się, jesteś miłością mojego życia i już właściwie wczoraj się nie znaliśmy, a już dzisiaj jesteśmy razem po wieki wieków. Amen. I w ogóle tak. To jest też skracanie dystansu, w sensie wymuszania na drugiej stronie różnego rodzaju takiej decyzji o bliskości, tak? Na przykład wymuszanie zbliżenia. Bliskości w ogóle fizycznej, czyli dotykania się, całowania się, a także kontaktów seksualnych. To jest też straszenie. Jeżeli odejdziesz, jeżeli nie odzwonisz, jeżeli nie będziesz o mnie pamiętać, to nie wiem, wrzucę się pod pociąg, albo zrobię krzywdę twojemu bratu. Albo ujawnię nasze wspólne zdjęcia, czy też różne fakty, które przede mną w tajemnicy odsłaniałaś. To prawda. Myślę też, że to, co ważne w tych nastoletnich związkach, czyli rodzących się dopiero związkach, to jest ten obszar odbierania poczucia pewności w takich obszarach, które są najbardziej niepewne, czyli cielesność, mój wygląd, jak ja wyglądam. Jeśli jestem nastoletnią dziewczyną, to przecież mam 1000 wątpliwości na temat swego wyglądu, a raczej wszystkie one są negatywne, czyli wygląd, jestem za gruba, za niska, tak, za brzydka, no w ogóle fatalnie. No i w obszarze związanym z seksualnością, bo to jest taki obszar, który dopiero się rodzi i jest szczególnie wrażliwy. Patrzę w stronę Beaty Kurowskiej, jak to jest z tymi dziewczętami, które też do was przychodzą. Co one na ten temat mówią? Ja jeszcze tego bym się odniosła do książki, Renata, o której mówiłaś. Właściwie ja jej nie czytałam. Jeżeli jest tak przedstawiony ten schemat uzależnienia i bycia w związku młodych ludzi, to chcę powiedzieć, że dokładnie było takie pytanie, jak to w polskich realiach wygląda. To można powiedzieć tak, to właśnie w taki sposób wygląda w polskich realiach. Gdzie ja mam doświadczenia z młodymi dziewczynami i faktycznie ta strona sprawcy nie jest mi tak znana, aczkolwiek jak słyszę, z jakich domów pochodzą sprawcy, co się dzieje, jaką mają swoją historię, to rozumiem, że również utożsamiliby się i zidentyfikowali z rolą tego bohatera, który tutaj jest. Ale dla mnie, bo dziewczyny, które przychodzą do ośrodka, to są dziewczyny z, bym powiedziała, takie dość specyficzne środowisko, bo to jest dom alkoholowy, gdzie jest też przemoc. Czasami jest to rozłączne, czasami jest to razem, ale jak ostatnio zapytałam dziewczyn na grupie, jakby na co w takim domu tak naprawdę, jakby one powiedziały, na co nie było miejsca w ogóle, to powiedziały o dwóch rzeczach, że nie było miejsca na to, żeby ktoś im pokazał, jakie są normy, co jest dobre, co jest złe, co jest zdrowe, co jest niezdrowe i że one absolutnie nie mają wiedzy i nie potrafią tego rozróżniać. A druga rzecz to jest taka, żeby uczciwie mówić o tym, co się ze mną dzieje. Uczciwie mówić o tym, czego ja chcę, czego nie chcę, czego potrzebuję. Mam wrażenie, że młode dziewczyny nie potrafią w ogóle o tym mówić, mimo że tak dużo mówimy o edukacji, jest ruch feministyczny, który uczy dziewczynki, są książki. Jednak dzieje się coś takiego, książki, które promują równość płci, jednak dzieje się coś takiego w okresie dojrzewania, jakby te umiejętności nagle zostały utracone na rzecz, no właśnie, związku, relacji, chłopaka. Coś się dzieje, jest jakiś dramat po prostu w momencie dojrzewania, że nawet jeżeli ja mam jakieś umiejętności, to nie potrafię z nich skorzystać. Mówię o dziewczynach, które na przykład nie doświadczyły sytuacji domu alkoholowego, a tym bardziej jest to podwójna tragedia wtedy, kiedy dziewczyny z takich domów pochodzą. Przed audycją mówiłyśmy o tym, ty bardzo ciekawie mówiłaś o tym, jak to wygląda ten splot okresu rozwojowego młodego człowieka, no bo coś się też dzieje w sensie i biologicznym, ale też psychologicznym w okresie dojrzewania. A równocześnie jest taki moment, w którym przychodzi ten czas szukania swojej intymności z jakimś partnerem, partnerką i właściwie jest
moment, w którym tożsamość jest kompletnie nieznana, bo do tej pory mieliśmy do czynienia, jeśli na przykład mówimy o dziewczynce, tak, mieliśmy do czynienia właśnie z chłopaczycą, taką dziewczynką, która i z chłopakami, i z dziewczynami, właściwie taki androgeniczny typ, który może grać w piłkę nożną, może się też z dziewczynkami klepać po plecach i robić jakieś takie śmieszne żarty, a potem mamy kobietę i ten to przejście między byciem dziewczynką, chłopaczycą taką, nawet jeśli dziewczynki są bardziej takie kobiece, ale to wciąż jest jeszcze takie pozwolenie na to, żeby w dziecięcym świecie być dzieckiem. I to dziecko nie musi mieć płci, a potem nagle istotą płciową, czyli utożsamiającą się na przykład z kobiecością. A to, co się dzieje po środku, jest jakimś nieznanym w ogóle terenem. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Jest jakieś przyzwolenie na to. Możemy zobaczyć tak naprawdę, ile mamy młodych dziewczyn korzystających z terapii między, nie wiem, tam 7. a 10. rokiem życia, tak? Czy młodszych dziewczyn. Właściwie nie ma jeszcze takiej potrzeby, bo to przyzwolenie na to, że mogę być taka, jaka chcę, społeczne przyzwolenie jest takie, że ja z tego korzystam. Jestem dokładnie taka, jaka chcę. W tym momencie, kiedy zaczynam być kobietą, kiedy przychodzi do mnie pierwsza krew, kiedy zaczyna się jakaś tajemnica i już mam dostęp do swojego ciała, coś się w nim wydarza, ja jeszcze tego nie rozumiem, bo też nie mam takiego przekazu, co się dzieje. Cały czas jest to jakąś tajemnicą i właściwie tylko jesteśmy przygotowywane higienicznie, jak sobie radzić z tym czasem, a nie, że jest to jakiś, no bym powiedziała, taki mocny dla dziewczynki moment. No to faktycznie jest tak, że my nie mamy takiego wzorca kobiecości, nie mamy skąd czerpać i nagle się okazuje, że tak nie przystaję już do tego czasu, już nie jestem tą dziewczynką, która wszystko może, jeszcze nie jestem kobietą, nie umiem sobie stworzyć tego wzorca, ale widzę, jaka jest presja i wiem trochę, jaka powinnam być, bo na przykład usłyszałam wcześniej, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje. Wczoraj miałam taką sytuację z moją córką. W parku byłyśmy obie i ja dałam jej do przeczytania na temat, przygotowując się do tej audycji, na temat stereotypów, które są kobiet i mężczyzn, chłopców, dziewczynek, które cały czas są tworzone na zasadzie kontrastów. I czytając, ona mówi tak, to jest niesprawiedliwe. Wiesz, przypomniała mi się, mamo, taka sytuacja, kiedy byłam małą dziewczynką, byłam w 3. klasie, w szkole pani powiedziała, że potrzebuje ludzi, dzieci do przenoszenia krzeseł. Mówi, bardzo się zgłaszałam, chciałam przenieść to krzesło, ale usłyszałam wtedy, nie, jesteś za delikatna, jesteś za słaba, ty nie możesz tego robić. Mówi, ja i jeszcze jeden chłopiec, który też był takiej właśnie szczupłej budowy, nie mogliśmy robić tego, czego bardzo chcieliśmy. I myślę też o tym, jak my dorośli nie dajemy wyboru dziecku, żeby ono zobaczyło, czy ma siłę, czy nie. Potem sobie myślę, no właśnie, jak taka dziewczynka ma wierzyć w to, że ma siłę i może się obronić i może z tej siły fizycznej korzystać, jeżeli dostaje już taki przekaz, właśnie ty nie masz siły, jesteś delikatna, to nie jest dla ciebie, tak? Zwykłe przeniesienie krzesła z miejsca na miejsce. Mhm. Ważne też jest w tych związkach, które się pojawiają, to, że niedookreślona kobiecość spotyka się z niedookreśloną męskością, bo przecież chłopcy też szukają swojej męskości. Często ten wzór, który jest dostępny, jest wzorem dorosłej męskości. Masz być dorosłym mężczyzną, który zarabia, jest zaradny, silny i tak dalej. I to jest taki moment, kiedy on jeszcze nie zarabia, jeszcze nie ma pieniędzy, a równocześnie słyszy, że no to mężczyzna ma na przykład mieć środki na to, żeby zaprosić dziewczynę do kina, czy kupić jej kwiatki, a on jeszcze tego nie robi. Nie jest jeszcze wystarczająco silny, bo przecież jego ciało też się przepoczwarza, dokładnie tak samo jak ciało kobiety. No i w tym obszarze niepewności jest dużo obaw do tego, no to co my razem możemy stworzyć, jeśli sami nie jesteśmy siebie pewni. Prawda, i w obszarze niepewności sięgamy po to, co jest pewne, czyli sięgamy po wzorzec taty, po wzorzec mężczyzny, który widzimy w filmach. Jest korzeń tego, co się wydarza później w relacjach. Nie wolno być czułym w bezpieczny sposób. Nie wolno wyrażać uczuć, nie wolno powiedzieć, zraniło mnie, że
zrobiłeś to czy tamto, tak? Ale można na przykład potrząsnąć i skrytykować. Tu w sferze seksualności też, prawda? Taka gotowość seksualna, natarczywość. Ale przecież chłopcy to słyszą, że mężczyzna cały czas jest gotowy do tego, żeby uprawiać seks. Więc i to świadczy o jego męskości. Jak nie jest gotowy, to znaczy, że coś nie halo. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Weekend Radia Tok FM. Na 140 Sergiusz Piotrkowski. Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej daje największą szansę na całkowite wyleczenie. Przypominali dziś o tym uczestnicy Marszu Nadziei Rak to nie wyrok, który przeszedł ulicami Białegostoku. Po zakończeniu marszu w Białostockim Centrum Onkologii można było bezpłatnie zbadać poziom glukozy i cholesterolu, czy zmierzyć ciśnienie, a kobiety mogły wykonać mamografię. Trzej oficerowie policji zginęli, a 8 osób zostało rannych w samobójczym zamachu w mieście Gaziantep na południu Turcji, niedaleko granicy z Syrią. Do wybuchu doszło podczas akcji policyjnej przeciwko domniemanej grupie tzw. Państwa Islamskiego. Brytyjczyk Andy Murray po raz trzeci wygrał turniej ATP Masters w Szanghaju. Rozstawiony z dwójką tenisista, w finale pokonał Hiszpana Roberto Bautista Ajuta 7-6, 6-1. To jego 41. tytuł w karierze, a 6. w sezonie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To, co najlepsze w Tok FM. Mam, proszę Państwa, przed sobą książkę. Autorka Ewa Ainsworth, Zadłużenie. Wydawnictwo Zielona Sowa wydało tę książkę. Od niedawna jest na rynku. W sposób świetny pokazuje relacje między parą nastolatków. O takiej relacji, która staje się relacją, w której jest przemoc i uzależnienie, rozmawiamy w tej chwili, a w studio są pani Agnieszka Czapczyńska, psycholożka, pani Beata Kurowska, terapeutka i współprowadząca ten program Renata Durda. Panie zaczęły mówić o tym, który ów przemoc stosował. Ja tak szybko poszukałam w tej książce, do czego też była potrzebna choćby przemoc temu bohaterowi. Matka go nie dostrzegała, bo straciła starszego syna. On chciał być taki jak swój brat. Brat stosował przemoc. Czuł się bardzo niepewnie. I stąd wynikało to, że miał potrzebę, jak on tutaj mówi, którą realizował i mówił tak w pewnym momencie: czuję się wyluzowany, jestem szczęśliwy, w pełni wszystko kontroluję. Gdyby nie kontrolował, byłby nieszczęśliwy. Matka patrzy na mnie, jakbym był zerem. Jednym słowem, tu w tym wypadku musi stać się kimś takim jak mój brat. Abstrahując od książki, od tej sytuacji, w której on wzorował się na bracie, to tutaj jest właśnie pokazany taki mechanizm człowieka, któremu jest tak strasznie potrzebne potwierdzenie. Wszystko, co Anna robiła, miało potwierdzać, że on jest ważny, że jest kochany. Cokolwiek ona porozmawiała z kimś, gdzieś poszła, to zaburzało absolutnie także dla niego jego sens funkcjonowania. To było dla niego druzgocące. Stąd odpychanie, ona mnie nie chce, rozpacz czarna. To jest ważne to spojrzenie właśnie dlaczego, bo myśmy tak więcej o tych dziewczynach mówiły, dlaczego ten stosujący przemoc był i jest taki. Ja myślę też, że w tych nastoletnich związkach, pierwszych, może drugich, może trzecich, ale na pewno tych pierwszych, które wchodzimy, to, co jest tajemnicą dla wszystkich, dla obydwu stron, to jest kwestia tego, gdzie jest granica między tobą a mną. Czy podobnie jak bohaterowie tutaj zlewać się ze sobą, wszystko robimy razem, myślimy tak samo, czujemy tak samo, czas spędzamy tylko razem, widzimy świat tylko tymi samymi oczyma, czy też jesteśmy, tu jest nasze razem, a tu jest nasze bycie osobno, inne emocje, inne uczucia, inne sprawy, inni ludzie, inne zainteresowania i to, co jest osobne, bardzo często wspiera to, co jest wspólne, ale do tego trzeba dojrzeć. To, co
do czego mogą sięgnąć nastolatki, które zadają sobie takie pytanie, czy w moim związku jest przemocowy, ten mój związek jest przemocowy, to zajrzeć na stronę jednej z organizacji pozarządowych, które zajmują się problemem w ogóle seksualności młodych ludzi, czyli Pontonu. Na stronie Pontonu mamy taki test też do zrobienia. Wczoraj właśnie przeglądając tą stronę uważam, że każda nastolatka, jeżeli nie wie, czy jej związek jest związkiem dobrym, czy może podejrzewa, że mogą być tam różne sytuacje przemocowe, na końcu takiej publikacji jest taki krótki test, czy jesteś w zdrowym związku. I odpowiedzi są proste, tak lub nie. I pod spodem jest taka krótka ulotka, która mówi o 5 cechach dobrego związku, jakim jest właśnie to, co wszystko to, co zostało tutaj też, co Renata mówiłaś, takim 5 cech dobrego związku to jest właśnie to zaufanie, że nie chcę ciebie dla siebie, pozwalam ci, mam zaufanie do tego, że wychodząc z przyjaciółmi, nie jesteś lojalny wobec mnie, masz swoje życie, to jest akceptacja, tak? To nie jest taki związek, gdzie właśnie akceptuję cię, kocham cię taką, jaką jesteś, nie muszę się odchudzać dla tego mężczyzny, nie muszę mu się podobać, nie muszę się jakoś ubierać specjalnie, żeby być akceptowaną. Następną cechą, no właśnie, to jest szacunek. On też jest związany z tym, że rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, na co jesteśmy gotowi. Tutaj też w grę wchodzi no właśnie nasza seksualność, czy jesteśmy gotowi na to, żeby ze sobą współżyć, czy nie. W sytuacjach takich dziewcząt, gdzie ja mam, z którymi się spotykam i z którymi rozmawiam, właściwie nie ma rozmów na ten temat. Nie ma rozmów między kobietami i mężczyznami młodymi, czy jestem gotowa teraz współżyć, czy chcę, jakie są moje potrzeby. Po prostu się to dzieje i zazwyczaj mówi, to się jakoś stało. Ja nie wiem nawet, czy ja miałam na to ochotę, ale już ani nie chciałam być tą cnotką, żeby być tak postrzegana przez innych, ani też, no właśnie, czułam, że taka jest presja otoczenia, zrobiłam to, ale nie wiem, czy ja tego potrzebowałam, tak? Wydawało mi się, że ten chłopak, z którym jestem, że tego oczekuje i że on tego chce, więc robię to dla niego, więc ta postawa szacunku w seksie i rozmowa jest chyba tutaj bardzo ważna. No i ta zasada, żeby coś miało sprawić przyjemność, to oboje partnerów musi tego chcieć, nie tylko jedna osoba. Kolejną taką cechą, no właśnie to, co mówiłam, to jest szczera rozmowa o uczuciach, obawach, potrzebach. Duża poprzeczka, bo dorosłym również jest trudno o tym rozmawiać, ale no właśnie uczciwa rozmowa, szczera i pomoc, czyli dobry związek to taki, gdzie jest wzajemna pomoc, gdzie ja słyszę, widzę, jesteś chora, pomogę ci, nie jesteś w szkole, przyniosę ci lekcje, jakoś widzę cię też jako dziewczynę, a nie tylko jako tą moją partnerkę w związku czy w relacji już takim, który się wydaje być dorosły. No dobrze, no a teraz my rodzice, mówię my, bo też jestem mamą nastolatki, jeśli się dowiemy o tym, że nasz syn, nasza córka no jest nieszczęśliwy w związku i jak zaczyna mówić na temat tego, co powoduje to nieszczęście, to widzimy wyraźnie, że tam te granice i te zasady dobrego związku nie są utrzymywane. To co my możemy robić jako rodzice? Tak westchnęłam. Witam w klubie, jestem mamą. To ja też westchnę. Bo jestem mamą również nastolatki. My rodzice często dowiadujemy się w ogóle ostatni. Wyczuwamy, że coś się dzieje, bo widzimy, że nasze dziecko się zmienia, izoluje się, zaczyna się inaczej zachowywać, a nie wiemy, o co chodzi. I wszelkie próby, rozmowy, jakby to powiedzieć, szybko się kończą na próbach. I myślę sobie, że to jest bardzo trudna sytuacja, nie tylko dla naszego dziecka, ale również dla nas i dla naszej relacji, która po prostu jest
sama z siebie trudna w tym momencie przejściowym, tak? Nasze dziecko się zmienia tożsamość, staje się kimś innym i my je niezbyt już znamy. I my też musimy jakoś zmienić swoją tożsamość, zacząć z nim inaczej rozmawiać. Dla mnie to jest taki moment, w którym trzeba się nauczyć, co jest dla mnie, sama przechodzę przez to ucho igielne, trzeba się nauczyć widzieć w swoim dziecku nie tyle dziecko, co partnera, młodą, autonomiczną istotę, która teraz wchodzi w życie. Myślę sobie, że nie da się rozmawiać o przemocy w związku, jeśli się jest rodzicem z takiego miejsca tego, kto wie lepiej, z miejsca dyktatora i z takiego miejsca rodzica, który mówi, a teraz masz się z nim nie spotykać, bo to jest po prostu krótka piłka. To się po prostu skończy tym, że nasze dziecko się zamknie i właściwie już nie będziemy wiedzieć nic i wszystko się będzie działo za jeszcze bardziej szczelnymi drzwiami. Bohaterka tej książki, o której mówimy, czyli książki Zadłużenie, właśnie dokładnie to robi, kiedy jej ojciec mówi, nie będziesz wychodziła, nie będziesz się z nim spotykała, to ona wychodzi potajemnie w nocy, czyli nikt o tym nie wie i jest jeszcze ciemno. W związku z tym te spotkania są jeszcze bardziej zagrażające, niż byłyby normalnie. No dobrze, ale to wiemy, czego nie robić, ale co robić? Znaczy urealnie, czy na przykład im mówić, wiesz, ten twój chłopak to się zachowuje nie w porządku, albo ta twoja dziewczyna to za bardzo absorbuje twój czas. Czy nie mówić tego? Zwłaszcza, zwłaszcza, że przecież, tak myślę, że wzorce związku, wzorce miłości, wzorce zakochania, które są pokazywane, to jest właśnie. I przecież tak jest. Wszystkie, jak tu jesteśmy, to wiemy. Może z autopsji mi się pcha na usta, choć ktoś może powiedzieć, że nie, że to tak od początku widział. Przecież ten ostry moment. To takie zlanie się z tym To jest ten ostry moment początków zakochania się. To jest właśnie to. Razem, dla siebie, odkryliśmy. Tak. To jest takie cudowne. To nam daje tyle radości, daje tyle sensu życia i tak dalej. I to jest taka ta granica, prawda, dosyć cienka, w którym w pewnym momencie halo, halo, chyba coś za bardzo. Te oczekiwania, że odpowiesz na mój SMS. Dlaczego mam być zdziwiona, że ktoś przysłał mi 5 SMS-ów, a może i więcej dziennie? To dla mnie jest dowodem, jak jestem dla niego ważna, prawda? Tak, to jest nawet fajne. Tak, to jest fajne. Takie mylenie właśnie ze zdrości z miłością, kontroli z romantyzmem. Tak, otóż to. To jest dokładnie to, co pani mówi, tak się dzieje. Myślę, że to, co możemy robić jako rodzice, to rozmawiać o tym, pytając, jak się czujesz w tym związku, jak się czujesz, kiedy on ci wysyła 50 SMS-ów, czy jak się czujesz, kiedy nie możesz się spotykać ze swoją przyjaciółką, bo twój chłopak ci nie pozwala. No tak, odpowiedź brzmi, czuję się niedobrze, ale nadal chcę być jego dziewczyną, a on chce, żebym cały czas poświęcała jemu. Miłość to także cierpienie. Przecież jest taki przekaz, o jest, zdrowy, jest, prawda? Jest, miłość to także cierpienie. Zazdrość jest czymś naturalnym. Wystarczy tej granicy. Czy wystarczy powiedzieć tylko jestem tutaj i będę cię wspierać niezależnie od tego, co się wydarzy, czy to jednak trochę za mało? Wiedziałyśmy, że to będzie najtrudniejszy moment w tej audycji dla nas. Co jako rodzice możemy zrobić? Na pewno to, co powiedziała Agnieszka, stawianie tego ultimatum, chłopak albo rodzice, jest i tego i stawianie... Tego nie robimy. Tego na pewno nie robimy, bo jest 90% pewności, że młoda dziewczyna wybierze chłopaka i dokładnie jak tutaj bohaterka książki będzie wychodzić w nocy, a mają pomysły różne dziewczyny, jak się spotkać, jak ominąć, jak zmanipulować sytuacją, żeby się z nim spotkać. Chyba dokładnie też, co Agnieszka, ty powiedziałaś. Nazywanie tego, widzę, co się dzieje, widzę, że przychodzi do ciebie tyle i tyle SMS-ów, jak się z tym czujesz. Widzę, że jesteś ostatnio smutna. Nazywam po prostu, co się z tobą dzieje i nawiązuję kontakt w tym temacie. Nie milczę, tak? Nie robię tego, co się dzieje w przemocy, że ona po prostu schodzi do podziemia i dorosły i nastolatek udają albo... Dobra, to jest zadałem jeszcze jedno takie pytanie kontrolne. Tylko szukać koalicji z rodzicem tego drugiego dziecka? Mamy tak naprawdę minutę, pani, weźcie pod uwagę. Tak? Wow, szukać koalicji z rodzicem. Czemu nie, jeśli to jest w ogóle możliwe?
Się wydaje, że to bardzo zależy od środowiska. To, ale to brzmi trudno. Tak, brzmi trudno, szczególnie ja mam takie doświadczenie, że w środowisku, z których pochodzą niektóre moje klientki, przemoc jest normą i koalicji się nie zawiąże, bo ktoś w ogóle nie będzie widział, że te sygnały są trudne. Można mu to próbować nazwać, ale wiadomo, że to jest już konfrontacja i to wszystko zależy. Na pewno szukać koalicji, żeby nie być samotną mamą nastolatka i szukać wsparcia w innych matkach i w innych kobietach, żeby nie przechodzić przez to ucho igielne samemu, bo naprawdę wtedy jest trudno i faktycznie potrzeba jest innych, nie wiem, rodziców nastolatków, żeby opłakać pewną stratę. Stratę dziecka i tego, kim ono było wcześniej, a otworzyć się na coś zupełnie nowego. Też pięknego. Ja myślę, że dla wielu młodych ludzi ta książka będzie czymś takim... Tak, no u mnie też tak. Zobaczą siebie w tym, co może być odkryciem, bo też może być taka refleksja. No, wydaje się, że to jest naturalne, że tak ma być, a jest to tak pokazane, że... Ale też zachęcam dorosłych, proszę, do wyjścia.